się odnośnie. Ja jestem Pawkiem. Dzisiaj gramy w Farm Simulator 16. Dzisiaj będziemy kosić kukurydzę na ziemi. Dobra, zaczynamy grę. Kosimy. Dobra. To w ogóle procent będzie z tego pola. Kosimy pole, już połowę pola, prawie. Tam to jest poręcznie, ale to może zasiałem szybko. I jak potem zrobię? Dzisiaj mam zamiar całą kukurydzę skosić. I sprzedać. Ostatnio przyjazdem, że te pomiaki przybieram tam razy. Ale to się nie zbiera. Ostatni pas i gdzie był traktor z przyczepą, no tamto pole, co widzicie teraz. Dobra, jeszcze ten omijak. I koniec. Idziemy sobie tam chyba na to pole. Tu. Dobra. Tu trzeba to zrobić. Dobra. Czekamy i tutaj ustawiamy. W 14 nie idzie tak tą kamerę ustawiać, tylko tak mamy tak. Tak, tylko tak idzie i tak tylko, albo tak, a tu idzie wszędzie tak. No to może w tym czasie będziemy kultywować. Żeby kultywator. Zaczepiamy i jedziemy od razu na to pole. Dobra. No i pamiętajcie o tym, że odcinki są co 2 dni. Jak długo ta kukurydza rośnie? Ja się bałem, że ta kukurydza już uschnie. A ja słyszałem, że tamta urośnie, jak ona będzie tu kosić. Ale tak. Może jak ja to skultywuję, to już będzie. Dobra. No już na pole jeszcze 3 przyjazdy albo 2.
die 5. Minute der Kanzlerin erreicht. Oh, ich dachte, die Klasse kommt jetzt. Dobra. Idziemy odstawić ten kultywator. I zapinamy znowu przyczepę. Ja zauważyłem w tej grze, że jak ja skultywuję, potem dam nowy, to jest mniej zboża. Trzeba najpierw zasadzić, albo zasiać. Czy zboże, kartofle, buraki, no. Potem trzeba to zrobić. Dobra, dzięki bardzo. Dobra, zrobiłem. Widzicie mnie pod kuchni, święty, już raz o kukurydza, to kosimy. Włączamy header i już. No już podobno o tym kuchni. Teraz 90 i już nie patrzę raz. Wysypamy pierwszy zbiornik. Ten zbiornik ma 10 ton i pójdzie. I takie przyczepy się zmieści, to się zmieści 3 zbiorniki. To jest dużo, 32 tony. A to największe pole, to jest... Największe pole to już jak 2 takie. No kto teraz, proszę. Teraz wziąłem 3 paski, bo ten umiar chciałem pozbierać. Dobra. Już tutaj ten jeden pasek został i już nie spał. Wy oglądacie ten odcinek jutro, a ja w niedzielę będę z nim. Dobra, ostatni pasek i kończę największe pole. Znowu dam cięcie, żeby urosło. Zaraz będziecie widzieć mnie po krótkim cięciu. Dobra, cięcie. Witam was po krótkiej przerwie. Dobra, za coś panu urosło, to dobrze znowu włączyć. Bo włączamy i kosimy to pole, bo nie wiem, czy jest tylko tyle czasu. Może jak pospieszę się, to może uda się. Najpierw dookoła, bo tam mogę zaczepić o dom taki mały. Dobra, te 2 paski wziąłem. No tu nie musi być tak, bo dookoła, bo tu jest tyle miejsca, a tam nie. Dobra, to mi ja potem zrobię. Chyba dookoła zrobię już pełno, będę.
nawracamy na tym. To przecież nie. Zaraz wysypać. Już tu mam... Sorry, bo chyba wiadomo, co się. To jest druga. Ups. Nie będę spróbował wysypać. Dobra, drugi raz wysypujemy. Już prosimy dalej zapytać. Dobra, zbieramy to całe pole i będzie się w tył, czy to już nie zdąży wysypać. Teraz tam jest powrotem, będę jeździł. Nawracamy i znowu. Myślałem, że to duży za mnie. Z tym najmniejszym kombajnem to by zajmło tak długo. Bo tylko dwa takie rzędki duże. Ostatni rząd. Ja wziąłem to na setkę. Będę musiał się cofać. To by było wziąć. Dobra. Skończymy to pole. Chyba mi wysypiało. Pójdę z dużo. Zależy gdzie najdłużej. No. Chyba 99% będzie. Price. Kukurydza. Harbor. To spróbujemy jak najszybciej do harboru. O, 90%. Jak jest siałem pszenicę, to miałem 99%. Dobra, musimy jechać szybko. Jak nie zdążę, jak się wiesz, tam nie dojadę, to będziemy się zaraz żegnać. No to fajnie wygląda, jak ja tak. Teraz ta kamera tak na bok dawam, ale ciężko się jedzie. Ja zawsze jadę tu prosto sobie na skrótę tak. I już tu harbor. Wprawdzie. No jeszcze jest dobra cena. I przedanie. 268. No to subskrybujcie, łapkujcie, piszcie komentarz, to cześć. Widzimy się na następnym odcinku. Na razie.